Cześć wszystkim, tu Marlena. Wracam do Was po krótkiej przerwie. Krótkiej, wydaje mi się. Dzisiaj, w dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają ceny żywności. W dalszym ciągu dostaję mnóstwo pytań odnośnie tego, czy warto jeszcze do Norwegii przyjechać w celach zarobkowych, czy warto tutaj mieszkać, czy da się odłożyć dużo pieniędzy, chociaż nie wiem, co, wiecie, dla każdego dużo znaczy zupełnie co innego. Dlatego ja nie chcę nikomu w żaden sposób odpowiadać dokładnie, czy powinien przyjechać, czy nie powinien przyjechać. Postanowiłam, że nagram film. Ile wydaję pieniędzy na żywność? Ja, osoba, która mieszka tutaj no już ładnych kilka lat, jak to wygląda z mojej strony? Taką może delikatnie swoją opinię powiem na samym końcu, ale głównym założeniem tego filmu jest pokazanie Wam, ile ja wydaję na jedzenie pieniążków. Mieszkam ze swoim synkiem dwuletnim, więc to są zakupy na dwie osoby. I co? I zaczynamy! Zakupy zaczynam jeszcze w domu, zazwyczaj. Wypisuję sobie listę posiłków, które mam w planie przez cały tydzień zrobić, śniadanie, obiady, kolacje. Jak sobie już nabazgrolę, co tam mi w głowie siedzi, to wtedy dopiero idę do lodówki, sprawdzam, co mam. O, jest światło, czyli jest dobrze. No to jedziemy na zakupy. Pierwszym sklepem, do jakiego się wybrałam, był IMS. Tam lubię jeździć, ale to powiem Wam zaraz dlaczego. I tam kupiłam herbatniki, głównie z myślą o Adasiu. Kilka ziemniaków, oliwki zielone, pastę tomiam, z której będę robiła zupę. Dwie puszki krojonych już pomidorów, jedną papryczkę chili, dwie czerwone cebule, limonkę, niecałe pół kilo mięsa mielonego, jedną cukinię i makaron. I za wszystko zapłaciłam 269 koron, czyli jakieś 122 zł. Dobra, to teraz tak od razu wtrącę, dlaczego lubię robić zakupy w IMS-ie, w tym sklepie dla kolorowych ludzi, bo tam przychodzą ludzie z całego świata, jesteśmy my, Europejczycy, są ludzie, dosłownie z całego świata. Mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urażę, mówiąc kolorowi, bo nie miałam tego na myśli. Ja lubię różnorodność, lubię to, że jesteśmy inni i lubię to, że jesteśmy kolorowi, ale to nie o tym. Powód numer jeden, główny, najgłówniejszy, to jest to, że nie jest warzywa głównie i owoce nie są pakowane w te cholerne plastiki. Jeżeli ja chcę, tak jak widzieliście, kupić sobie jedną papryczkę chili, jedną limonkę, to mogę to zrobić i to nie jest zapakowane. Chcę jedną czy dwie marchewki, mogę sobie kupić jedną czy dwie marchewki. W sklepach takich normalnych, dyskontach, w marketach, wszystko jest zazwyczaj pakowane w folię. I bardzo mnie to wkurza. Człowiek generuje tyle śmieci, tyle niepotrzebnych śmieci jest. Teraz, no wiadomo, przez koronę, na przykład, jeżeli chcesz kupić jedną bułkę, to ta bułka też jest zafoliowana i to jest straszne. Ja tego nienawidzę. Teraz, co prawda, tam w IMS-ie też chcą, bo ja zazwyczaj co robiłam? Chciałam cztery ziemniaki, to brałam osobno cztery ziemniaki, nie pakowałam ich w jednorazówkę, w worek foliowy, tylko brałam osobno. Zależy, kto jest na kasie, czasami zwracają mi uwagę, żeby to zapakować, czasami tylko się uśmiechają pod nosem, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Także to jest główny powód, dlaczego ja tam robię zakupy. Czasami nie potrzebuję na przykład kilograma marchewki, tylko dwie sztuki.
i mogę sobie kupić te dwie sztuki i wiem, że reszta mi się nie zmarnuje. Drugi powód, że jest duży wybór, jest taka różnorodność. Jeżeli mam smaka na coś innego niż coś, co jest oklepane w innych sklepach, to tam mam możliwość wyboru, naprawdę tam jest bardzo duży wybór. No tak, no jedzenie jest właściwie z całego świata. No nie kłamię tutaj mówiąc, że to jest z całego świata, bo naprawdę faktycznie jest. Trzeci powód, ludzie, obsługa i zapach w tych sklepach. Tam jest taki zapach, przepraszam, taki orientalny, taki... Jak tam wchodzę, to się czuję trochę tak, jakbym nie była w Norwegii, trochę tak, jakbym była gdzieś na jakichś wakacjach, na jakiejś wycieczce. Te przyprawy pięknie pachną. Ludzie od razu, wiecie, zagadują, są uśmiechnięci. To nie jest takie mechaniczne, takie, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć, nie zastanawiałam się nad tym, jak to Wam ładnie przekazać. Mam nadzieję, że większość z Was zrozumie, o co mi chodzi. Ja ogólnie mam to do siebie, że ja urodziłam się w Polsce, jestem Polką, ale czasami nie czuję się jak Polka. Czuję się trochę, jakbym była, no nie wiem, jakąś taką... No nie wiem, nie chcę tutaj mówić, nie chcę tutaj, żeby moi rodzice teraz źle się poczuli. Bo nie o to mi chodzi, ale ja gdzieś tam w głębi siebie, na przykład to, że nie czuję takiej ogromnej potrzeby, żeby mieszkać akurat w Polsce, jeść akurat polskie jedzenie i no nie wiem, nie, dobra, wytnij, stop, zapachy, ludzie, orient, ta kultura inna, bardzo to lubię. Niektórym to przeszkadza, mi wręcz odwrotnie, dlatego bardzo lubię tam jeździć, robić zakupy. Jeżeli chodzi o ceny, nie powiedziałabym, że są niskie, bo są nawet czasami wyższe niż w pozostałych sklepach, ale mimo to właśnie dzięki temu, że jest taki duży wybór, czasami warto więcej zapłacić i mieć to, na co ma się ochotę. Nie, no dobra, słuchajcie, ja się cieszę z tego, że jestem Polką, bo zaraz tutaj będzie, jak mogłaś tak powiedzieć? Chodziło mi o to, że ja w głębi ducha, w głębi tam we mnie, coś takiego jest, coś takiego siedzi, czego uciszyć nie mogę i uciszyć nie chcę. I emeryturę spędzam w Turcji. Drugim sklepem był Kupops, czyli taki powiedzmy odpowiednik naszej Biedronki albo Lidla. Tam z kolei kupiłam dwa mleka roślinne, sporo mandarynek, bo z Adasiem bardzo lubimy mandarynki, 4 cebule, śmietankę do sosów, do zup, w promce były jeszcze pomidory, moje ulubione zresztą, więc wzięłam też 3 puszki jeszcze. Ser feta do sałatki. Awaryjne 4 tubki dla Adasia, bo jak czasami jedziemy i jest szansa, że zgłodnieje, to takie tubki są bardzo spoko. Szynka z kurczaka, 2 awokado, 2 sztuki awokado, 12 jajek. W promce były też piersi z kurczaka, dlatego wzięłam akurat kilo 800 tutaj jest, ale połowę sobie z tego zamrożę. Bułki, te są akurat do samodzielnego upieczenia. Ta opcja najbardziej mi odpowiada. Paluszki z kraba, wiem, że nie za zdrowe, ale czasami lubię sobie podjeść. Snaki, chrupki snaki dla Adasia też. Ser tutaj mozzarella, 1 sztuka. 3 tubki skyrka dla Adasia, jogurciki. I za wszystko zapłaciłam 665 koron. Jest to jakieś 302 zł. Ostatni sklep, jaki odwiedziłam, to Rema 1000. I jest to jeden z moich ulubionych sklepów. I tam kupiłam tortellini, szczypiorek, masło, 2 czerwone papryki, fasolkę, kukurydzę w puszce,
mango, jedną sztukę, utarty już ser, boczek, ale tym razem z indyka, małe pomidorki do sałatki, maliny, pastę do zębów dla Dasia i jedną sztukę ogórka, zielony ogórek. I za wszystko zapłaciłam 246 koron, czyli 111 zł. Podsumowując, jak widzieliście, wydałam na tygodniowe zakupy nieco ponad 1100 koron. Wiadomo, że w ciągu tego tygodnia jeszcze zawsze, nie ma bata, idę do sklepu i zawsze coś sobie dokupuję, czy to na przykład więcej owoców, czy coś mi się właśnie skończyło, czy akurat na coś miałam ochotę. Więc ja powiedziałabym, że to jest bliżej 1300 koron do, w porywach do 1500, aniżeli 1100. I tak, czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Nie wiem, ile inni wydają na jedzenie. Nie wiem, po prostu ja przyjęłam sobie mniej więcej taką granicę, że na zakupy spożywcze nie chcę wydawać więcej niż 5000 w miesiącu, 5000 koron. I nie wliczam tutaj chemii gospodarczej, wiecie, jakieś proszki do prania, płyny do mycia naczyń, tabletki do zmywarek, pieluchy dla małego. To nie jest wliczone w tą moją taką pulę, którą sobie za cel obrałam, że tak powiem. Jedzenie niestety, ale bardzo poszło w górę. Prąd poszedł w górę, ceny wzrosły, paliwo poszło w górę, więc te ceny, tak jak na całym świecie, wydaje mi się, że no niestety poszło wszystko do góry. Życie jest tutaj coraz droższe. Wiem, że powodem tego jest też powrót rodaków do Polski na stałe. I wiecie co? Może jeżeli mogłabym powiedzieć tak z mojej perspektywy, z obserwacji, to na pewno nie wybierałabym się, jeżeli chodzi o zarobki, typowe odkładanie pieniędzy, tutaj do Norwegii całą rodziną, bo szkoła, przedszkola na przykład, to wszystko kosztuje, musicie wtedy wynająć większe mieszkanie, to też jest teraz drogie, wynajem w ogóle, ceny mieszkań, nieruchomości, wszystko poszło do góry, więc z mojej strony, co mogę powiedzieć, to jeżeli jesteś na przykład sam, jesteś singlem, czy tam, nie wiem, chcesz przyjechać sam na jakiś krótszy okres czasu, czy może też dłuższy, ale jeżeli wynajmujesz pokój, tak, czy nawet parą, no, mieszkacie na pokoju i masz, nie masz dzieci, masz możliwość pracowania zawsze i wszędzie, że tak powiem, to jesteś w stanie odłożyć dużo pieniędzy, ponieważ wtedy możesz trzaskać nad godziny, możesz pracować w różnych godzinach, tak? Nie jesteś ograniczony, tak jak ja na przykład, że muszę zaprowadzić i odebrać dziecko z przedszkola. Tylko jeżeli możesz, nie masz żadnych limitów, ograniczeń, no to, to tak. To na przykład, jeżeli zarobisz, powiedzmy, nie wiem, natrzaskasz nad godzin, zarobisz 30 tysięcy koron, no to opłacisz pokój, jakieś tam jedzenie i tak dalej. I nie wiem, 15 tysięcy, może w porywach do 20, jeżeli jesteś oszczędny, uda Ci się oszczędzić. Ale jeżeli jesteś rodziną, no to, no chyba, że jesteś jakimś lekarzem, bądź inżynierem, jesteście, tak, to wtedy też po te zarobki wyglądają inaczej. Ja mówię po prostu z perspektywy zwykłego, szarego człowieka, który lekarzem nie jest. No, także tak to wygląda, taka jest moja opinia. Nie każdy musi się z nią zgadzać, jeżeli macie inne spostrzeżenia, to dajcie znać w komentarzach. Bardzo Was proszę tylko o to, żebyście nie osądzali mnie, że mówię jakąś nieprawdę, czy że podaję jakieś zakłamane liczby. To jest moje zdanie, tak ja uważam. Wiem, jak na przykład, kiedy ja nie miałam jeszcze dziecka, jak mniej więcej mogłam sobie ja oszczędzić. Oczywiście prowadząc
oszczędny tryb życia. I wtedy było mi zarzucone niestety, że wprowadzam ludzi w błąd, że kłamię ludzi, że wyjścia na miasta kosztują powiedzmy tam 1000 czy 2000 koron za jeden wieczór, więc jak można oszczędzić? No właśnie tak, że na przykład ja wtedy nie chodziłam, nie robiłam sobie takich wyjść i na przykład w taki sposób, że nie piję alkoholu, nie palę papierosów, więc stąd też moje opinie. No, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, pytania, to walcie w komentarzach. Widzimy się w następnym filmie. Mam nadzieję, że nie było widać tego. Teraz pewnie jak o tym wspomnę, to było widać. To będzie widać. Mam lekko przypaloną twarz. Ale skąd ta przypalona twarz, to opowiem Wam w następnym filmie. Kiedy on będzie, nie mam pojęcia, ale będzie. Trzymajcie się, pa!